Cześć wszystkim, bardzo mi miło Was gościć na naszym stoisku. Od 3 lat nie odbywały się targi, tak? Czy od 2 z hakiem. I to są pierwsze duże targi, które mają zasięg międzynarodowy. Powiedzmy, że nawet już po tych 2 dniach, które tutaj jesteśmy, widzimy, że oczywiście one mają dużo mniejszą skalę, tak jak się wszyscy spodziewali. Natomiast dla nas jest bardzo ważne, żeby tutaj być, ponieważ klienci z Europy i świata nie znają nas tak, że dla nich to będzie wszystko nowe, to co my tutaj prezentujemy. A produkty mają już swoją ustabilizowaną pozycję w Polsce i w kilku krajach na świecie, ponieważ mamy także dystrybucję w Południowej Ameryce, w Anglii i w kilku krajach Europy. Natomiast poszukujemy nowych klientów, to są dobre rozwiązania na markowych komponentach, wyłącznie robione w Europie w tej chwili. Główne wielkie firmy, które są oczywiście znane i lubiane w Polsce, dają produkty, które są bardzo wysokiej jakości, które nie podważamy. To nasz produkt jest w stanie dać podobną jakość za dużo bardziej sensowną cenę oraz to, że nie są, powiedzmy, przeskalowane. I to rynek powoli zaczyna dostrzegać i doceniać. Pokazujemy dzisiaj nasze systemy liniowe, pokazujemy wzmacniacze, które mogą je napędzić, które oczywiście napędzają wszystkie elementy naszych systemów, zarówno point source'y, monitory sceniczne i to są wzmacniacze zintegrowane z DSP. Pokazujemy klientom nasze możliwości po prostu i nasz potencjał i w zasadzie o tym z klientami rozmawiamy. Od wczoraj przeprowadziliśmy kilka bardzo interesujących rozmów z klientami z Afryki, Korei, Słowacji, oczywiście Rumunii, kilka osób przyjechało do nas, żeby po prostu się poznać, bo pandemia uniemożliwiała bardzo wiele rzeczy, w tym podróżowanie i w tym poznawanie się na targach. To, że robimy to sami, daje benefity zarówno dla nas, jak i dla klientów. Dla klientów to, że jeżeli coś pokazujemy, to na 95% znaczy, że to mamy dostępne. Słyszałem historię, że obecnie coś, co leży na półce, to oznacza dostępność w ciągu 90 dni, więc u nas jest to znacznie lepiej. Jeżeli w tej chwili ktoś coś zamówi, dostanie. Produkcja w Polsce, to co robimy, to jest po prostu pasja, to jest nasz sposób na życie, wymyślanie nowych rzeczy, jeżeli chodzi o audio, jeżeli chodzi o scenę. Dla mnie, jako prowadzenie firmy, to jest po prostu pasja. To robimy.